Ta audycja powstaje dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/klcw. Witam wszystkich słuchaczy, Hanna Maria Giza. Najserdeczniej pozdrawiam przyjaciół Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Dzisiaj, proszę Państwa, przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia w ekumenicznym gronie porozmawiamy o paradoksie Nocy Betlejemskiej. A oto nasi goście. Ksiądz Piotr Gaś, duchowny luterański i działacz ekumeniczny, radca konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Witam księdza. Dzień dobry. Ksiądz profesor Sławomir Pawłowski, duchowny katolicki, palotyn, teolog dogmatyczny, ekumenista, wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL. Witam serdecznie. Również witam wszystkich. Ksiądz dr Doroteusz Sawicki, duchowny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, doktor teologii, specjalista w dziedzinie historii Kościoła, ekumenista, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Witam księdza. Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasz program realizuje Borys Kozielski. Proszę księży, jest taka polska kolęda, która na zakończenie mszy pasterskiej wybucha jak grzmot z jasnego nieba pod sklepienie każdej świątyni, sprawdziłam, protestanckiej, katolickiej, prawosławnej. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony, wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny, Król nad wiekami. Ta kolęda, której tekst napisał XVIII-wieczny poeta Franciszek Karpiński, moim zdaniem najpełniej wyraża paradoksy Nocy Betlejemskiej. Czy na pewno wiemy, co śpiewamy, zdaniem księży? Tu ksiądz Pawłowski, przynajmniej trzeba by było sobie to od czasu do czasu uświadamiać i zatrzymać się nad tym pięknym tekstem, który operuje paradoksami. Na pewno wiemy, że ten, który pisał te słowa, wiedział, co chciał powiedzieć, z tego względu, że te słowa odnajdziemy również w starych księgach liturgicznych, które sięgają jeszcze wieku V-VI. Jeżeli spojrzymy na prawosławny kondakion święta Bożego Narodzenia, on jest identycznie zbudowany na zasadzie paradoksów. Ksiądz Doroteusz Sawicki. Dzisiaj dziewica powiła Pana istnienia. I ziemia grotę ofiaruje niedostępnemu. Aniołowie głoszą chwałę z pasterzami, a w ślad za gwiazdą kroczą magowie. Dla nas bowiem urodziło się dziecię małe, przedwieczny Bóg. Tu też tekst jest zbudowany całkowicie na paradoksie, bo prawdopodobnie tym, którzy pisali te słowa, chodziło o to, żeby pokazać paradoks Bożego Narodzenia, ale nie w tym sensie, który dzisiaj podejrzewamy, ponieważ my będziemy dzisiaj skupiać się na tym, że mamy tu do czynienia z kilkoma niemożliwościami. Jak dziewica może powić Pana, jak ziemia jako coś nieżywego może ofiarować temu, który jest niedostępny, jak aniołowie i pasterze mogą pełnić tę samą służbę niematerialnie z materialnymi, ale może właśnie chodzi o to, że Boże Narodzenie chce nam pokazać, że paradoks jest czymś normalnym w oczach Boga. To nie my dostrzegamy coś nienormalnego, ale pewna zasłona spada z naszych oczu, ponieważ Bóg stanął przed nami i dostrzegamy, jakże paradoksalny jest ten świat, nie który stworzył Bóg, ale który my zbudowaliśmy. Ksiądz... My istoty upadłe szukamy gdzie indziej normalności. A teraz jeszcze słówko, ksiądz Piotr Gaś. Bardzo dziękuję. Pani redaktor postawiła pytanie, czy wiemy, o czym śpiewamy. Myślę, że odpowiedź na to pytanie powinna w moim przypadku, w moim przemyśleniu dotyka paru aspektów.
Po pierwsze, nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy ci, którzy śpiewają, stoją obok mnie, wiedzą, o czym śpiewają. Ja staram się myśleć o tym, co jest zapisane w tej pieśni, śpiewać świadomie i dzielić się tym rozumieniem i poznaniem tekstu i refleksji zawartej w tym tekście z innymi. I to mówię jako duszpasterz i kaznodzieja, który staje przed zborem w piękne święta zbliżające się i odnieść do, jak pani redaktor nazwała to, paradoksu, co podjął też ksiądz dr Doroteusz Sawicki, ale myślę sobie, że jeszcze w tym wszystkim jest jeden istotny aspekt. Czy my, teolodzy, rozważając różne ważne, ciekawe teksty, które powstawały na przestrzeni wieków i były próbą zgłębienia tajemnicy wcielenia Syna Bożego, czy my już do końca wiemy, rozumiemy? I jako teolog bym powiedział, my dalej, w dalszym ciągu staramy się zrozumieć, w dalszym ciągu jesteśmy w drodze na drodze pogłębiania tej tajemnicy wcielenia Syna Bożego, więc powiedziałbym tak ostrożnie, że coraz więcej wydaje mi się, że rozumiem, ale jeszcze chyba daleko do tego, żeby pociąć taką wewnętrzny spokój, że już coraz bardziej jestem blisko tego, co w tajemnicy. Pocieszam się tym, że mamy do czynienia oczywiście i mówimy o tajemnicy Boga w istocie. O, i tak. O jednym z największych cudów i tajemnic, jakim jest cud i tajemnica wcielenia, więc Spróbujmy wobec tego, jeśli mogę prosić, przyjrzeć się po kolei tym etapom, pokonywać jakby kolejne stopnie tej tajemnicy i tych paradoksów. Dlaczego transcendentny Bóg postanowił wejść w dzieje ludzkości w tak zaskakujący sposób, choć jest odwieczny, bez początku i końca, a jednak rodzi się w czasie? Cóż to znaczy? Na to pytanie to tylko Pan Bóg może odpowiedzieć. I tak jak Boże Narodzenie zostało zwiastowane przez aniołów, jak zmartwychwstanie Chrystusa też przez aniołów, tak to odpowiedź może dać tylko Bóg i my ją mamy. Słowo Boże przekazuje, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. To z miłości. Również Bóg chciał się w pełni objawić człowiekowi, czyli chciał być przez człowieka czytany, zrozumiany, a to mógł zrobić najpełniej sam, będąc człowiekiem. I my nie tylko możemy słuchać tego, co Pan Jezus powiedział, ale także jak się zachowywał, co robił. No i pięknie teolog z końca II wieku, święty Ireneusz z Lyonu, tak pięknie napisał, że Bóg stał się człowiekiem po to, żeby przyzwyczaić człowieka do objęcia Boga, a Boga do zamieszkiwania w człowieku. No i w gruncie rzeczy wszystko będzie polegało, to jest koniec cytatu, w gruncie rzeczy wszystko będzie polegało na tej boskiej zamianie, że Bóg stał się człowiekiem po to, żeby człowieka przebóstwić. Ale też chyba nie możemy tutaj zapomnieć o tej jeszcze podstawowej rzeczy, że Bóg przychodzi po to, żeby z miłości zbawić człowieka. Upadek człowieka nie był jakimś aktem oderwanym od otaczającej go rzeczywistości. Upadek człowieka wpłynął na tą rzeczywistość i tak jak dziecko wywodzące się z rodziny, przepraszam za określenie, patologicznej, będzie uratowane tylko wtedy, kiedy uratuje się całą rodzinę, tak tu przyjście Boga jest nie tylko dla człowieka, ale dla całego otaczającego świata. I to pięknie widzimy w tej scenie Bożego Narodzenia, kiedy ciała niebieskie odpowiadają na wezwanie Boże. Przyroda poprzez jaskinię, która jest ofiarowana, poprzez siano, które zastępuje pieluszki, poprzez zwierzęta, które swoim oddechem ogrzewają. Cały ten świat odpowiada na przyjście Boga, bo to przyjście jest właśnie dla całego świata, ku zbawieniu całego świata. Dlatego ten transcendentny niejako ofiarowuje siebie, staje się częścią tego świata. To tak jak włożenie nasionka do doniczki z kwiatkiem. Do tej pory to była doniczka i ziemia. Po 3-4 miesiącach wszyscy mówią, jaki piękny kwiat. Ta doniczka, ziemia ma swój sens w tym kwiecie, który wyrósł. A więc tu Bóg wrasta w ten świat po to, żeby ten świat stał się
kwiatem. No dobrze, ale jeżeli ktoś zna, ktoś czytał Biblię, to wie, że Bóg był odległy, nieosiągalny, kontaktował się z człowiekiem tylko za pomocą proroków. A tu nagle, za pośrednictwem proroków, a tu nagle Bóg zapragnął być wśród ludzi, mówić ich językiem, to tak jakby Bóg kolejny raz skonstatował, no nie jest dobrze, żeby człowiek był sam i wysyła syna. Wiara chrześcijańska mówi, że to Pan Bóg już miał, że to od założenia świata już tak było, że to był już pierwotny pomysł Pana Boga, tylko objawiany stopniowo. Jednocześnie też pamiętajmy, że w momencie upadku to nie Bóg schował się przed człowiekiem, ale człowiek schował się przed Bogiem. Ja bym tutaj odwrócił tą rzeczywistość. To nie Bóg był odległy, to człowiek był odległy na własne życzenie. Zwróćmy też uwagę, gdyby przyszedł Bóg jako wielki prorok, to musiałby rozmawiać w jakimś języku. Każdy z nas z doświadczenia wie, że jak spotykamy się z nowonarodzonym dzieckiem, to nie potrzeba żadnego języka, żeby się z tym dzieckiem dogadać, okazać mu miłość, a jednocześnie przyjąć w pełni to dziecko. Nie, tu wszystkie późniejsze bariery, które wyrosną, z automatu gdzieś ich nie ma po prostu. A więc tutaj Bóg przychodzi w taki sposób, byśmy wszyscy bez żadnych oporów byli w stanie Go przyjąć. Żebyśmy nie czuli Jego majestatu, ale tą Jego wielką prostotę, miłość i oddanie dla nas, otwartość na nas. Kiedyś słyszałem takie życzenia, że Chrystus narodził się jako dzieciątko, bym się Go nie lękał. Narodził się w stajni, bym nauczył się uświęcać każde miejsce. Narodził się ubogi, bym go uznał za jedyne bogactwo. I narodził się w nocy, żeby rozjaśnić każdą moją ciemność. No to ksiądz Jan Twardowski napisał, dzisiaj nie musisz się bać Boga, leży na sianie i płacze. No ale skoro na świat przychodzi Bóg, oczekuje się jakiś nadzwyczajnych zjawisk, znaków, prawda? Trzęsienia ziemi, grzmotów, wichrów omiatających ziemię, a tu nic z tego. Owszem, aniołowie, których księża przywoływali, śpiewają, głosząc chwałę Pana, ale tak cichutko i nieśmiało, że słyszą ich tylko pastuszkowie. A zresztą może to wiatr szumiący w gałęziach drzew, a nie aniołowie, nie jesteśmy pewni. Gwiazda pokazuje drogę, owszem, ale gwiazda jest niema. A to dziecko rodzi się bezradne na sianie w betlejemskiej grocie. Wprawdzie tak, ksiądz ma rację, że można się porozumieć z niemowlęciem bez słów. Nie potrzeba żadnego języka. Ani języka, którym w przyszłości to dziecko będzie się posługiwało, ani w ogóle żadnego innego. Dziecko doskonale odbiera emocje, znaki, sygnały przekazywane mu. Ale czy w tym przypadku również? A może to nasze oczekiwania są tutaj błędne? Jeżeli oczekujemy miłości, że druga osoba nas będzie kochała, to zazwyczaj to się odbywa w ciszy, jest to spokojny, delikatny proces, a nie fanfary i trzęsienie ziemi. Jeżeli oczekujemy przyjaźni ze strony drugiego człowieka, to też nie ma tutaj wielkich billboardów głoszących o tym, że ktoś nas szanuje. Jeżeli chcemy spotkania z Bogiem, a mamy ją w świętej Eucharystii, to też tutaj gromy pod kopułą świątyni się nie rozlegają. Bóg zawsze przychodzi w ciszy, Bóg zawsze składa propozycje, czy chcesz, żebym był twoim Bogiem. Tu Bóg złożył podobną propozycję, Herod powiedział, że nie chce. Inne mieszkańcy Betlejem też powiedzieli, że nie chcą go w swoim domu. I Bóg się za to nie obraził, nie skarcił ich, dał nam propozycję, zaproponował samego siebie. Ale to od nas zależy, czy te fanfary w naszym sercu będą rozbrzmiewały. Bóg siebie ofiarowuje, Bóg siebie proponuje. My dokonujemy wyboru. Ksiądz Piotr? Chyba się połączenie nam zerwało. Czy wobec tego ksiądz Sławomir jeszcze zechciałby? Jak najbardziej. Te paradoksy będą potem kontynuowane w życiu Pana Jezusa, bo zobaczmy nawet błogosławieństwa. Błogosławieni ubodzy, bo oni będą posiadać ziemię, którzy się smucą, oni będą się weselić. I co więcej, na krzyżu w misterium paschalnym to bardzo widać też te paradoksy, ciąg dalszy, no bo to pasterz oddaje życie za owce, prawda? Pierwszy ma być sługą i ostatnim ze wszystkich, czy odwrotnie, ostatni i sługa wszystkich jest pierwszym.
że szubieniczne drzewo staje się drzewem zwycięstwa, że Jezus skazaniec staje się sędzią świata. I jeżeli chodzi o ludzi, współukrzyżowany z nim Łot staje się pierwszym świętym. I potem te my to nawet potem na Wielkanoc sami śpiewamy, że w sekwencji śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy, choć Polek, król życia, króluje dziś żywy. Jednocześnie zwróćmy. Tak, tak, proszę, proszę. I paradoksy są kontynuowane. I nawet w życiu chrześcijan, chrześcijanie też są wezwani trochę do paradoksalnego istnienia, że na przykład dając otrzymują, a nawet umierając rodzą się do nowego życia. Pięknie to w napisanym u schyłku II wieku napisał pewien autor w liście do Diogeneta, gdzie mówi o chrześcijanach, że którzy przebywają na ziemi, a są obywatelami nieba. Dużą też podpowiedź odnajdujemy w święcie przemienienia pańskiego. Jeżeli Bóg jest doskonały, to przemienienie pańskie na czym polega? Że przemienia się w coś mniej doskonałego? Jaki sens ma to święto? Tłumaczone jest to, że następuje przemienienie nie w Chrystusie, a w nas, ludziach. I troparion święta mówi o tym, że objawiłeś się, Panie, swoim apostołom w takim stopniu, w jakim stanie byli Cię przyjąć. Wyobraźmy sobie, że stoimy w ciemną betlejemską noc, ktoś podchodzi i świeci nam latarką w oczy. Co zrobimy? Z automatu je zamkniemy. Nie jesteśmy w stanie znieść tego rozbłysku światła. Bóg chciał, żebyśmy go przyjęli, a nie zamknęli się na niego. Więc nie rozbłysnął pełnią swojej boskości. To zrobi dopiero na górze przemienienia, ale też zaprosi na tą górę tylko nie z wszystkich apostołów, tylko tych, którzy byli w stanie znieść, byli już gotowi na otwarcie tej chwały. Wszystkim innym zgodnie z miarą naszych możliwości. Czyli Bóg chce, żebyśmy wszyscy przyjęli, ale nie chce nas skrzywdzić. Pamiętajmy, że stanie przed nami pełnia miłości, ale również pełnia sprawiedliwości. Czy jesteśmy gotowi spojrzeć sprawiedliwie w swoje sumienie w tym momencie? Co by musiał zrobić Herod, gdyby pełnia jego mroku w tym momencie się przed nim otworzyła. Bóg nawet jemu proponuje zbawienie, Bóg nawet jemu daje tą możliwość. Więc nie chce go porazić potęgą, chce go przytulić swoją bezbronnością. No ale cóż to za moc truchleje? Cóż to za moc, co truchleje przed płaczącym noworodkiem, który przyszedł na świat wcale nie jako król w pałacu, pan wszechświata, tak, ale urodził się w nędznej stajence. Tak. Jaka to moc truchleje przed nim? To ja bym powiedział, że to nie moc truchleje przed płaczącym noworodkiem, ale w płaczącym noworodku, bo tu chodzi o moc Bożą, o Boga, to ciekawe. Który... Oczywiście, ja zawsze tak to rozumiałem, że ta moc truchleje, no truchleć to znaczy bać się. Tak. No jak ktoś płacze, no dziecko zawsze płacze, ale załóżmy, że się boi, że jest narażone na strach, to właśnie moc truchleje w tym noworodku. To jest dalszy ciąg, to właśnie ten Pan Niebiosów obnażony, prawda? To jest ten paradoks, jest w tym dzieciątku. Ale jednocześnie możemy spojrzeć, jakie moce były wokół tego dzieciątka. Te moce, którym się wydawało, że rządzą, że panują, że są gwarantem pewnej stabilności ówczesnego świata, systemu. I teraz zderzają się z tym obnażonym dzieciątkiem i okazuje się, że nie są w stanie nawet tego obnażonego dzieciątka pokonać, że ich moc jest złudna, a więc moc Heroda. Moc tych mieszkańców, którzy zamknęli się za potężnymi drzwiami i silne zasuwy zasunęli. To wszystko zostało zburzone, ponieważ wbrew woli Heroda Bóg wkroczył w ten świat. Wbrew woli tych mieszkańców Bóg wkroczył w tą miejscowość. Te małe dzieciątko odnosi pierwsze zwycięstwo, ale dlatego, że się obnażyło właśnie. Tak, tak, jak najbardziej. Natomiast uważam, że ta pierwsza zwrotka cała to ona jest o Chrystusie właśnie, że to jest zakrzepły ogień, że to jest blask zciemniały, to znaczy w tym znaczeniu, że ukryty, tak, że uniżony właśnie. Czy ksiądz Piotr jest z nami, chciałabym wiedzieć. Wróciłem, jeszcze nie wiem, czy jestem słyszany, ale tak. Wróciłem do Państwa. Tak, teraz słyszymy. Jeśli wolno, chciałbym jeszcze nawiązać do tego, że
Bóg przychodzi do człowieka i w tym jest jakiś niezwykły cud, który się dokonał przez wcielenie Syna Bożego w człowieka i cud w Betlejem. Bóg przychodzi do człowieka. Proszę zauważyć, że zwykle jest tak, iż to niższego stanu osoba niżej stojąca prosi o audiencję, o spotkanie i przychodzi do tego, który w różnym sensie tego słowa stoi wyżej, jest kimś ważniejszym. Tymczasem Bóg przychodzi do człowieka i to jest jakiś niezwykły moment w całej Ewangelii Bożonarodzeniowej, który każe człowiekowi zatrzymać się i wyciszyć. I myślę sobie, że cała ta historia Bożego Narodzenia, którą czytamy, czy wedle przekazu ewangelisty Łukasza, czy Mateusza, skłania nas może mniej do gadania, a więcej do wyciszenia i słuchania. Czy Bóg zawsze przychodzi w ciszy? Z jednej strony Bóg przychodzi w ciszy, ale czasem używa innych sposobów również i znaków, żeby przemówić do człowieka. Jedno jest pewne, i tutaj się odnoszę do pierwszej zwrotki, nie ulega wątpliwości, że to jest rzeczywiście zwrotka mówiąca o Chrystusie w ujęciu Franciszka Karpińskiego, ale muszę powiedzieć, że był znakomitym teologiem i w znakomity sposób przy pomocy słów poezji wyraził treści teologiczne. To, co jest samoograniczeniem się Boga, pokazanym nam, ogłoszonym w swoim Synu Jezusie Chrystusie, ten, który jest wieczny, poddał się ograniczeniom czasu. Ten, który w swojej mocy stoi wyżej od człowieka, przychodząc do człowieka, nie manifestuje całej swojej potęgi i chwały, w której mógłby dokonać już sądu i zrobić w taki sposób porządek w tym świecie, który wywołałby truchlenie we wszystkich, którzy stoją przed nim. Nie, Bóg przez swego Syna przychodzi na ten świat, jak mówi Pan Jezus, nie po to, żeby sądzić świat, ale żeby świat zbawić. Już zostało to powiedziane, oferuje się człowiekowi. Wreszcie to obnażenie się Boga, zauważmy, nie tylko w chwale, nie tylko w Jego potędze, ale też, bo wiemy, że przez Chrystusa też odsłaniał swoją chwałę, potęgę, pierwszym cudem wedle ewangelisty Jana, kiedy to Chrystus objawił swoją chwałę, była Kana Galilejska, wesele w Kanie Galilejskiej. Bóg obnaża się także poprzez to, że pokazuje swoją wielkość, miłość do człowieka przez uczynienie siebie słabym niejako przez to, że na przykład oddaje się złoczyńcom zgrai, która przychodzi do ogrodu Getsemanego, pozwala się dotknąć, pojąć, oddaje się w ręce grzeszników, nie dokonuje sądu, ale okazuje miłość także wobec złoczyńców i przestępców i to, co miało być zgubą dla niego i końcem jego sprawy i przegraną w oczach świata, tego, który jest Bogiem objawionym, zmienia w zwycięstwo, w tryumf poprzez okazanie miłości i przebaczenia, co jest tak mocno wyrażone na Golgocie, kiedy z krzyża modli się: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Dla mnie ta zwrotka jest czymś genialnym i wymaga ode mnie wyciszenia, skupienia i takiego śpiewu, który z jednej strony domaga się głośności, radości i takiego pełnego wdzięczności, wielbienia Boga. Z drugiej strony zawsze mnie ta zwrotka, muszę powiedzieć, onieśmiela, bo kim ja jestem jako człowiek, że Bóg przychodzi do mnie? Ten, który jest wieczny, ten, który jest pełen mocy, ten, który jest pełen ognia sądzącego, oczyszczającego, ten, który jest zakryty, a przychodzi do mnie właśnie jako ktoś, kto zniża się do mnie w moim czasie, w swojej miłości, ogranicza samego siebie. Ten ogień sądzący zmienia w ogień miłości i
odkrywa przede mną swój świat, wprowadza mnie w swój świat. Coś wspaniałego. Tak, to wszystko się, zaczęło tam, w tej grocie betlejemskiej, bo to, o czym przed chwilą mówił ksiądz Piotr Gaś, no to jest właśnie tak, przychodzi Pan Bóg, ten, który stworzył wszystko, którego imienia nie odważyli się ludzie wymieniać. Starożytni Izraelczycy, lud Izraela mówił, jestem, który jestem. Tak mówili o Bogu. Nie wymieniali Jego imienia, bo nie śmieli wymieniać, nie śmieli Go nazwać. Tak potężny był Bóg. A tu nagle ten Bóg, oddzielony od ludzi tajemnicą doskonałości swojego bytu i swojej natury, leży na sianie, nie posiada nic, obnaża swoją twarz. Obnaża tę twarz, którą później pokaże na krzyżu. To jest ten Bóg. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian napisał, poznanie chwały Bożej jaśnieje na obliczu Chrystusa. Czy on miał również na myśli to dziecko na sianie? Czym jest to przekroczenie przez Boga nieprzekraczalnej granicy między bóstwem a stworzeniem? Jakie to ma znaczenie dla nas, dla ludzi, dla człowieka? No, dla wielu religii jest to próg nie do przekroczenia. No właśnie. Natomiast właśnie jest do przekroczenia w chrześcijaństwie. Czytając te zwrotki, można by wstawić słówko, literkę A wszędzie. Bóg A się rodzi, moc A truchleje i tak dalej. Ogień A krzepnie. Ogień normalnie jest niedotykalny, tak, ale tylko zakrzepły ogień można dotknąć. No właśnie Chrystusa można dotknąć, apostołowie Go dotykali, no to jest właśnie wcielenie. Natomiast co to daje? Wiara chrześcijańska mówi o tym, że Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem i to oznacza, że w Chrystusie Bóg i człowiek nie są konkurentami. I nie można powiedzieć, że w Chrystusie im więcej Boga, tym mniej człowieka, ani im więcej człowieka, tym mniej Boga. Nie, wręcz przeciwnie, wręcz proporcjonalnie, pełen Bóg i pełen człowiek bez żadnej konkurencji. To był ksiądz profesor Sławomir Pawłowski, ksiądz Doroteusz. Znaczy, jeżeli spojrzymy właśnie na te wszystkie słowa, to zwróćmy uwagę, że to swego rodzaju taka wizytówka Pana Boga. Pan Bóg się przedstawia, kim tak naprawdę jest, jednocześnie odrzucając to, kim my do tej pory chcieliśmy Go widzieć. Jednocześnie jest to też jak gdyby takie osądzenie ze strony tutaj autora tego, jak my postrzegamy Boga, jak postrzegamy chwałę, jak postrzegamy nieskończoność, czyli to wszystko, co zbudowaliśmy i niestety w jaki sposób budujemy też ludzkie stosunki na tym, kto jest władcą. Nie ten, który włada, ale ten, który służy. Zwróćmy też jedną uwagę. Spróbujmy wyjąć te słowa i zaśpiewać je w Wielki Piątek. Świetnie pasują. Mm-hmm. To nie jest coś takiego. To jest właśnie to podkreślenie, że ten akt Bożego Narodzenia, Bożego Wcielenia, nie jest to jedno wydarzenie. Jest to swego rodzaju prezentacja całego dzieła zbawienia człowieka. Mówimy o tym, że Bóg tutaj się otwiera na stworzenie. Ale to też nie tak, że tutaj, jeżeli czytamy o stworzeniu świata, to Bóg stworzył świat i Duch Boży unosił się nad wodami. Bóg prezentuje i oddaje siebie stworzeniu. Gdy Bóg bierze cząstkę ziemi i lepi z tego człowieka, to tchnął w niego całego siebie. Ten proces, to dążenie Boga do jedności z człowiekiem jest stałe. Bóg w raju pyta się, Adamie, gdzie jesteś? Ja chcę kontaktu z tobą. Co się stało, że ciebie nie widzę? Ja się nie zmieniłem, ja się nie schowałem. Gdzie jesteś ty? Bóg cały czas realizuje to, co założył od początku świata. Jedność Boga z Bogiem. Bóg chce być człowiekiem, bo człowiek w którymś momencie stracił chęć bycia Bogiem. Nie według natury, według łaski, według zaproszenia. Jeśli chodzi o widzenie przez Boga ksiądz Piotr Gaś. Mam wrażenie, że Bóg widzi człowieka cały czas, niezależnie od tego, co się wydaje człowiekowi. Natomiast to pytanie Boga skierowane do człowieka w raju, gdzie jesteś, moim zdaniem to jest jedno z najważniejszych, najwspanialszych
pytań, które Bóg stawia człowiekowi, człowiekowi upadłemu. Nie przychodzi do niego, nie, w cudzysłowie, nie prawi mu kazań, nie umoralnia go, nie przychodzi do niego z zarzutami, wyrzutami, tylko człowiekowi ambitnemu, który szuka swojego miejsca, swojej autonomii, uniezależnienia się od Boga, albo przynajmniej stanięcia obok Boga jako ten, który jest taki jak Bóg, temu człowiekowi Bóg stawia pytanie, gdzie jesteś? Pomyśl, gdzie chciałeś być, co chciałeś osiągnąć i gdzie znalazłeś się w swoich dążeniach, w swoich pragnieniach. To jest coś absolutnie niezwykłego, dla nas duszpasterzy niezwykle ważnego, coś, co powinno być wzorcem w naszych rozmowach z naszymi siostrami i braćmi, z każdym napotkanym człowiekiem, zwłaszcza, a może przede wszystkim z tymi, na których patrzymy jako tych, którzy się zagubili, powinniśmy pamiętać z taką właśnie i rozmawiać z nimi z taką czułością, wrażliwością, w której Bóg, który szuka człowieka, stara mu się pomóc zrozumieć jego sytuację z powodu własnych upadków. To jest ważne to pytanie pomocnicze i takie szukające, gdzie jesteś. Myślę, że to bardzo, znaczy inaczej, w innych słowach, w innej sytuacji, poprzez inne wydarzenie, ale jest konsekwentnie przez Boga realizowane. Stało się Betlejem, stały się takie i takie wydarzenia. Gdzie, człowieku, jesteś w swoim myśleniu, w swoim odniesieniu się do tego, co Bóg odsłania w mrokach, co jest światłem, co zostało darowane ci jako Boże szukanie i Boża miłość. Dla mnie w tej pierwszej zwrotce są może tą kwintesencją paradoksu, o którym mówimy, są słowa, a słowo ciałem się stało. Zauważmy, że słowo jest czymś niematerialnym. Natomiast ciało jest czymś materialnym. Jeszcze do słów księdza Piotra. Bo zwróćmy uwagę, tu w Betlejem, to co ksiądz Piotr mówi, jest to wszystko powtórzone. Bóg znowu pyta się, gdzie jesteś? Wtedy Bóg mógł się przerazić w raju. Przed nim stoi wielki, wspaniały Bóg. Teraz w Betlejem Bóg nawet tą przeszkodę zdejmuje. Znowu zadaje to pytanie, gdzie jesteś? Oto stanąłem tobie przed jako niewinne dziecko, które ciebie potrzebuje. To może teraz odpowiesz na to pytanie. Ale ileż razy człowiek pyta, Boże, gdzie jesteś? To nie tylko Bóg pyta człowieka. Człowiek również pyta Boga, gdzie jesteś? Jest taka niekanoniczna, apokryficzna Ewangelia pseudo-Mateusza, która powstała prawdopodobnie między VII a IX wiekiem po narodzeniu Chrystusa, w której Józef udaje się do Betlejem razem z ciężarną Marią. Po drodze ukazuje im się anioł, który nakazuje Marii, aby zsiadła z osła i weszła do ciemnej groty. Nigdzie nie było dla nich miejsca, w żadnej gospodzie. A w tej grota była szczególna, bo do niej nigdy nie przenikało światło. I kiedy Maria tam weszła, grota nagle rozjaśniała blaskiem. Wtedy narodził się Jezus, pisz, czytamy w tej pseudo-mateuszowej Ewangelii. Jezus, którego natychmiast otoczyli aniołowie, wygłaszający tę najsłynniejszą chyba chrześcijańską doksologię, chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Maryja weszła do ciemnej groty, wydała na świat światłość, ale zapytała Boga, gdzie jesteś? I ten obraz Maryi jest, to będzie ksiądz Doroteusz z pewnością potwierdził, że jest bardzo obecny w ikonografii. Ten obraz Marii, z której taka światłość bije. Tak, taki obraz jest, ale zwróćmy uwagę, że Kościół prawosławny dąży do tego, żeby nie było przedstawień Maryi bez dzieciątka. Bardzo często też jest sytuacja taka, kiedy Chrystus siedzi na jednej z rąk Maryi, zaś Maryja drugą ręką wskazuje, tak zwany typ ikony odygitria, wskazująca drogę. Ona wskazuje na Boga, że na Chrystusa, na to małe dzieciątko, że oto jest Bóg. Gdzie jesteś, Boże? Więc tutaj pytanie też zazwyczaj pada wtedy, przepraszam, ale bardzo często, kiedy potrzebujemy Boga nie takim, jakim jest. My chcemy Boga, który rozwiąże nasze problemy. Ale bardzo często te problemy są wynikiem tego, co się wydarzyło w naszym życiu, naszych wyborów. Jeżeli Bóg będzie miał rozwiązać problem, to również przyczynę.
Niestety nie polega to na tym, że wyrwiemy chwast, nie oczyszczając ziemię, nie oczyszczając korzeni. A więc bardzo często tutaj Chrystus chce się pokazać, że nie takiego Boga szukamy, że On nie jest tym, który będzie karał, który będzie mścił się za nas, który będzie mnie traktował jak dziecko, a kogoś innego nie będzie traktował jak dziecko. My wszyscy dla Niego jesteśmy umiłowanymi dziećmi. Bóg jest miłością. Przynajmniej chcemy, żeby taki był, a nie sprawiedliwością, bo sprawiedliwość dotyczy obu stron konfliktu. A więc tu Maryja pokazuje właśnie na tych ikonach, że oto jest Bóg. Ksiądz Sławomir. Uświadamiam sobie kontekst historyczny, w którym powstawała ta kolęda, rok 1792. To kulturowo jest koniec oświecenia, bardzo racjonalnego. A tuż tutaj przed mamy... drugim rozbiorem Polski. Tak. I rodzący się kulturowo romantyzm, ale tak powoli, raczej koniec oświecenia, a w stylu sztuki to rokoko, a zatem wielkie bogactwo wystrojów oraz od strony myślenia racjonalizm. A tutaj właśnie taka kolęda może przypomnienie tego, co było już w Ewangelii, ale co ówczesna kultura może zapomniała. Na pytanie Boże, gdzie jesteś, to właśnie wcielenie Chrystusa pokazuje Boga, który jest między ludźmi i tu przypomina mi się inny wielki wieszcz, Cyprian Kalmin z Norwid, który powiedział, stało się, między ludzi wszedł mistrz wiekuisty i do historii, która wielkich zdarzeń czeka, dołączył biografię każdego człowieka, do epoki dzień każdy. Każdą dnia godzinę, a do słów umiejętnych wewnętrzną słów przyczynę. Tyle Norwid. Co to znaczy, ma granice nieskończone? Jeżeli Bóg jest nieskończony, to czym są te granice? Czy to znaczy śmierć? Czy od początku, był znak, sygnał, że to dziecko umrze? Że to dziecko zginie, że to dziecko będzie przez człowieka potraktowane w sposób okrutny i straszny, wzgardzony, a jednocześnie okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami. Jak to jest możliwe? Nie dość, że biedny z Nazaretu, z Galilei, z której nic dobrego wyjść nie mogło, to na końcu jeszcze krzyż, nie dość, że śmierć nieśmiertelnego, to jeszcze haniebna, śmierć przestępcy, pogarda, wzgardzenie. Gdzie jest ta chwała? Po co to dziecko przyszło na świat? Ponieważ granice użyto tam w liczbie mnogiej, ja to najpierw osobiście rozumiem jako granice ludzkiej natury. Że stając się człowiekiem, zgodził się na ograniczenia, żeby odczuwać głód, żeby pracować, żeby się pocić. Pan Jezus też był robotnikiem przez aż do momentu swojej działalności publicznej. I oczywiście wśród tych granic jest także granica śmierci, którą potem przekroczył. A może też można to skomentować w ten sposób, że Bóg, który nie ma granic, sam siebie ogranicza swoją potęgę. Czyli mając prawo do nieśmiertelności, mając prawo do doskonałości, On chce to wszystko niejako odłożyć. On chce być taki jak my. Cały czas będziemy tu chyba wracać do tego momentu, że tym, kim Bóg jest z natury, człowiek ma się stać według łaski, ale też w drugą stronę, że Bóg chce stać się człowiekiem. Nie na zasadzie, że musi. On po prostu chce. On chce po to, żeby to pełnię tego człowieczeństwa ze wszystkimi tymi słabościami, czy też ograniczeniami w sobie uświęcić. Nie pozbyć się tego, nie zlikwidować jako coś złego, ale docenia te nasze ograniczenia, docenia te nasze słabości i je uświęca. My też w naszym życiu uświęcamy wiele rzeczy. Mamy jakieś pomieszczenie z cegieł i nagle uświęcimy je w świątynię. Mamy chleb i wino i uświęcamy w ciało i krew. To nie jest, że tylko Bóg. To jest zawsze akt współpracy, współdziałania Boga i człowieka. Bóg ogranicza siebie, by ten ograniczony przestał ograniczać, by jego ograniczenia nie były czymś nieuchronnym, a były z wolnego wyboru. Herod nie ograniczył swojej władzy i do czego go to przyprowadziło?
Bóg ogranicza swoją władzę i jest w stanie zakosztować śmierci. W teologii ewangelickiej mówimy o tak zwanych stanach uniżenia w odniesieniu do Chrystusa, Mesjasza. I takim pięknym tekstem przypominającym nam o uniżeniu Chrystusa jest hymn z listu do Filipian, gdzie przypomina się o tym, że Chrystus, choć był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Mówiąc o ograniczeniach Chrystusa, o granicach, zgadzam się z księdzem profesorem i tutaj z księdzem doktorem, że to ograniczenie wynika z przyjęcia ciała ludzkiego, które jest z natury swojej ograniczone, przynajmniej od upadku w grzech. To znaczy ono podlega czasowi, podlega przestrzeni, ale też z tym wszystkim związanym stanom i doświadczeniom, związanym z wykonywaną pracą, z jego stanem fizycznym, kondycją fizyczną, emocjonalną. Tutaj są różnego rodzaju ograniczenia, których doświadczamy i Chrystus, przyjmując ludzkie ciało, ten, który jest równy Ojcu, z Ojca Wieczności zrodzony, jak wyznajemy, przyjął na siebie nie w sposób pozorny, pozorujący, ale rzeczywisty wszystkie ograniczenia związane z cielesnością. Jeśli czytamy w prologu Jana o Słowie Odwiecznym, to rodzi się pytanie i postrzegamy w tym Słowie Odwiecznym także Chrystusa, osobę Zbawiciela, Syna Bożego. Tam właściwie pokazana jest pięknie cała historia, która prowadziła do wcielenia, ale tym samym uniżenia Syna Bożego, aby to wszystko się stało, i tu odpowiadam na pytanie pani redaktor, to się stało dla człowieka, aby człowiek mógł doznać wywyższenia. Chrystus wstąpił do nas, przyszedł do nas, to wszystko się stało przez Chrystusa, aby człowiek idąc za Chrystusem mógł doznać pewnej odwrotności. Z ciała został uwolniony i to poprzez przemienienie ciała na to podobne do Chrystusowego po zmartwychwstaniu, jak czytamy, i potem jest to też rozwinięte w listach, księgach nauczających Nowego Testamentu, abyśmy mogli doznawać radości obcowania z Bogiem, gdzie już nie ma pytania, gdzie jesteś, bo człowiek złączony z Bogiem odnajduje się przy Bogu, odkrywa na nowo swoje miejsce przy Bogu. A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. W prologu przywołanej Ewangelii świętego Jana odkrywamy to zdumiewające i znowu paradoksalne stwierdzenie. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Co jest ostatecznym powodem wcielenia, gdybyśmy to chcieli podsumować? Czy Bóg nie mógł objawić się ludziom w inny sposób, tak jak się objawiał ludowi Izraela? Czy musiał przyjąć postać tego bezbronnego dziecka? Jak to określić? Cóż to za wydarzenie miało miejsce ponad 2000 lat temu? I czemu służą te paradoksy, takie jak przedstawienie narodzin Jezusa przez teologów, poetów, filozofów? Czy to jest zgodne z ewangelicznym przekazem? Bardzo trudne pytanie, ale jeżeli weźmiemy Apokalipsę, która stwierdza, i będzie Bóg wszystkim we wszystkich, do jakiegoś wcielenia miało dojść. Okoliczności, w jakich doszło do tego naszego wcielenia, Betlejem, Herod, mord niewinnych dzieci, są tylko jak gdyby tutaj wtórne. Bóg chciał stać się człowiekiem po to, żeby człowiek, powrócę do tego, mógł stać się Bogiem, oczywiście poprzez łaskę. Czyli ta bliskość, ta jedność miała nastąpić. Ona była wpisana w dzieje całego świata, całej ludzkości. Może nie było potrzeby tutaj upadku, potrzeby grzechu, potrzeby ratowania człowieka, ale ostatecznym celem jest ta olbrzymia jedność Boga i stworzenia.
To tak jak akt miłości. On zawsze zakłada jedność w różnorodności, jedność w mnogości. Czyli innymi słowy, Bóg chce budować stworzenie na swój własny wzór, na swój obraz i podobieństwo, gdzie jest jeden Bóg w trzech osobach. Jedność i różnorodność złączone miłością. A więc wcielenie jest tym ostatecznym celem. Tak, ze strony ludzi zawsze jest ryzykowne dyskutowanie, co by było, gdyby było. No niektórzy teologowie mówią, że może mógłby inaczej zbawić, inaczej się objawić, ale nie chciał. A nawet jeżeli byłoby wcielenie, to Bóg, gdyby chciał, to mógłby Chrystus jako wspaniały dorosły mężczyzna zstąpić z nieba, a jednak chciałby być dzieckiem. A nawet przez jakiś moment pod sercem Maryi chciał mieć mniej niż milimetr. Tak chciał i to nas czegoś ma uczyć. Ja myślę, że ksiądz Piotr tutaj doda, ale żeby uprzedzić też jedną rzecz. My od razu zakładamy potrzebę zbawienia. Dlaczego niby w planach Bożych miałaby być potrzeba zbawienia? Jeśli by nie było upadku, nie byłoby potrzeby zbawienia. Co wcale nie oznacza, że nie było potrzeby wcielenia. Ale nie upadek był od początku, księża Doroteuszu. Nie, upadek był już w Edenie. Upadek nastąpił w pewnym momencie naszych dziejów. Czyli nie był od początku. Od początku był tylko Bóg. Ja tylko jeszcze dodam, że komentarz słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. W oryginale greckim Jan Ewangelista pisze, że rozbiło namiot między nami. I to jest odniesienie się do namiotu spotkania, który towarzyszył narodowi izraelskiemu. Ale ciekawe, w Starym Testamencie mamy dwa modele rozbijania tego namiotu. Raz namiot rozbijano poza obozem, a czasem są takie przekazy, że rozbijano pośród namiotów izraelskich. I Jan, chcąc to opisać, co się stało, wybrał ten drugi właśnie, że pośród, że między nami. To pytanie, panie redaktor, czy Bóg mógł, czy mógłby, nawiązaniu też do wypowiedzi księdza profesora, też się przychylam do tego, że to jest ciekawe pytanie, my je często słyszymy w kontaktach ze współczesnym człowiekiem, przy różnych dylematach życiowych, dlaczego tak, a nie inaczej, czy Bóg nie mógłby inaczej tego rozwiązać, czy nie mógłby inaczej potraktować mnie w życiu, w tej czy innej życiowej sytuacji. To jest bardzo, bardzo aktualne pytanie i zawsze jesteśmy w jakimś stopniu bezradni i stając przy człowieku i obok człowieka, właściwie musimy przyznać, że niejednokrotnie te pytania podyktowane życiową sytuacją z punktu widzenia racjonalnego myślenia człowieka są zasadne. Czy Bóg nie mógłby inaczej jednak czegoś zrobić? Pewnie mógłby, ale nie zrobił. I to wymaga od człowieka pewnego przyjęcia, zgodzenia się na Boże, drogi Boże rozstrzygnięcia i to nie w akcie pewnej rezygnacji takiego poddania się, ale z pretensją i brakiem akceptacji wewnętrznej dla tego, co Bóg czyni, ale chodzi o postawę zaufania. Niemniej człowiek domaga się odpowiedzi, dlaczego właściwie Bóg tak czyni. I dla mnie pewną podpowiedzią w tych rozważaniach może być wypowiedź z listu do Rzymian, kiedy czytamy, że Bóg w całej swojej mądrości, którą możemy poznawać przez jego geniusz objawiony też w stworzeniu, nie został zrozumiany i nie został poznany przez człowieka. I Bóg postanowił przemówić człowieka do człowieka w inny sposób, w taki, który się wydaje człowiekowi nierozsądny, dziwny, wywołujący to pytanie, czyż nie mógłbyś, Boże, inaczej postąpić, nie mógłbyś inaczej. Ksiądz Doroteusz wielokrotnie w trakcie naszej rozmowy wskazał na to, że człowiek odrzuca Boga w jego działaniu, w jego mądrości i domaga się czegoś innego i próbuje cały czas projektować swoje pomysły na to, jakim powinien być nie tylko człowiek, a jakim powinien być także Bóg, jak powinien działać. I myślę, że tutaj dochodzimy do znowu tego ważnego momentu, czy powinien być objęty refleksją także w święta Bożego Narodzenia.
Jest tam tyle niezwykłych momentów w Ewangelii Bożonarodzeniowej, które kłócą się z naszym myśleniem, z naszymi doświadczeniami, z naszą racjonalnością definiowaną i określaną z perspektywy Ziemi. I w zetknięciu z tym cichym przychodzeniem Boga musimy rozstrzygnąć, czym się chcemy bardziej kierować. Tym, co Bóg mówi i tym, jakim On jest, jak On przychodzi, jak On działa i próbować pójść za Nim w tym myśleniu, żeby odkrywać rzeczy wielkie, tak jak to czyniła Maria, Józef, pasterze, wiele innych postaci stojących przy Chrystusie. Nie bez napięcia, zresztą odkrywali, mieli wiele pytań, tak czy inaczej. Czy też po raz kolejny powiemy, nie, takiego Boga nie chcę, który tak działa, a mógłby inaczej działać. Myślę, że to są takie bardzo współczesne, bliskie nam dylematy, które znajdujemy już na kartach Starego, Nowego Testamentu, pierwszego, drugiego przymierza, a potem przecież w całej myśli teologicznej i filozoficznej także, w codziennym życiu też, potocznej filozofii życia też. Ja się zgadzam z tym, co ksiądz mówi, ale to wobec tego zajrzyjmy do tej betlejemskiej groty. Kto przyszedł i po co przyszedł? To my. My, ludzie, tam przyszliśmy. Jedni, bo anioł przekazał im Boże wezwanie, a oni w Boga wierzyli, czy też uwierzyli. Inni przyszli powodowani ciekawością, szukali sensacji. Mędrcy przyszli i odeszli. Oddali pokłon, złożyli dary, ale nie uwierzyli, nie nawrócili się. Co w takim razie zmieniło w świecie to cudowne narodzenie? Bóg się rodzi. Co to zmieniło? Chciałem serdecznie bardzo zaprotestować i stanąć w obronie mędrców. Ewangelia opisuje, że oni uwierzyli, ponieważ oddali mu pokłon i to opisuje Ewangelia w słowach greckich, że przez największy pokłon, taki aż do ziemi, i wrócili do domu inną drogą, to znaczy przemienieni. Nie tylko dlatego, żeby uniknąć Heroda, ale tą gwiazdę wiary i to światło mieli już w sercu. I zresztą najbliższy tydzień modlitwy o jedność chrześcijan opiera się właśnie na tej scenie, która jest analizowana i komentowana, i zachęcamy, żeby uczestniczyć w tych rozważaniach, które będą w styczniu od 18 do 25 stycznia, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Weźmy jeszcze pod uwagę, pod obronę pasterzy. Przyszli zaciekawieni, bo coś im anioł powiedział, ale wrócili wielbiąc Boga i rozgłaszając wielkie dzieła Boże. Mieszkańcy Betlejem zamknęli swoje drzwi, ale potem przecież Maryja 40 minimum dni była tam, aż do dnia, kiedy udała się na spotkanie pańskie do Jerozolimy i zamieszkała wśród tych ludzi. Czyli cały świat, może za wyjątkiem Heroda, uległ zmianie. Ci ludzie rzeczywiście uwierzyli w Boga, czyli ziarno zostało zasiane, teraz tylko trzeba czasu, żeby się rozwijało inaczej. Bóg nie chce wielkich fajerwerków, żeby w ciągu jednej nocy wszystko się zmieniło. Nie wybrał 1000 apostołów, a wybrał 12. Daje zaczyn, który swoją siłą odmieni całe ciasto. Ksiądz Piotr, co zmieniło w świecie to cudowne narodzenie? Czy cokolwiek zmieniło? Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to nie jest pytanie o to, co zmieniło w świecie, tylko co zmienia w człowieku. I to nie w sensie w czasie przeszłym, ale właśnie w teraźniejszym. Co zmienia w człowieku? I tutaj myślę, że to jest... Odpowiedź na to pytanie zawsze rozgrywa się pomiędzy każdą i każdym z nas, a tym niewidocznym, Bogiem, w tej chwili niewidocznym dla nas, którego wspominamy, odwołując się do Ewangelii, ale jak wierzymy, Bogiem, który jest obecny i działa przez słowo pełne ducha, które nas porusza i do nas przemawia. I nie uciekam od odpowiedzi pani redaktor, ale kiedy na przykład mówimy o wierze, oni odeszli z Betlejem jako wierzący, ale my nie wiemy, co się potem z nimi działo. I być może były takie sytuacje w życiu mędrców czy pasterzy, jakie miały miejsce w życiu apostołów. Wydawało im się, że już wierzą, że już są blisko. Ale przecież w życiu apostołów także były chwile, kiedy
okazywało się, że ta wiara ich jeszcze nie była dojrzała, jeszcze wymagała znowu stawania bliżej Chrystusa, stawiania pytań, szukania odpowiedzi. I pytanie, co zmienia przychodzący Chrystus, co zmienia historia bożonarodzeniowa, cała służba Chrystusa i jego działanie w tym świecie, odpowiem, to jest znowuż przestrzeń do zatrzymania się, refleksji takiego Bożego, to jest Boże zaproszenie, żebyśmy na co dzień pytali, jak to słowo historii bożonarodzeniowej, ale także cała służba Chrystusa opisana w świadectwach ewangelistów, służba dokonana wobec każdej, każdego z nas, jak to mnie zmienia, jak to wpływa na moje życie. Świat to jest przede wszystkim człowiek z całym stworzeniem, w którym on żyje. I myślę sobie, że nie powinniśmy uciekać w ten wymiar makro, ale zawsze pamiętać o tym, że ten Bóg przychodzi do każdej i każdego z nas ze swoim darem i oczekuje, że człowiek postawi sobie to pytanie, czy jest gotów otworzyć się na ten Boży świat, czy swój własny, osobisty świat jest gotów otworzyć dla Boga, żeby obecny w naszym życiu Bóg mógł nas zmieniać, przemieniać. Nie wierzę w przemianę świata i nie oczekuję przemiany świata. Chciałbym, żeby Boże Narodzenie, które jest przed nami, to, o czym mówimy, było początkiem przemiany, która jest w życiu każdej i każdego z nas. Bardzo to personalizuję, ale w moim odczytywaniu Ewangelii właśnie o to chodzi, żeby człowiek w tym osobistej relacji z Bogiem, co nie znaczy prywatnej, ale takim byciu z Bogiem doświadczał tej przemiany. Chciałam jeszcze odpowiedzieć księdzu Sławomirowi, który tak gwałtownie zaprotestował, tak, że mędrców posądziłam o to, że się nie nawrócili. Otóż istnieje taka piękna legenda o czwartym mędrcu, który również wyruszył drogą wskazywaną przez gwiazdę do Betlejem, żeby pokłonić się dziecku. Zabrał ze sobą wszystkie skarby, jakie miał, ale po drodze spotkał dzieci, sieroty, które nie miały domu, nie miały rodziców, nie miały nikogo. W związku z tym część tych swoich skarbów przeznaczył na urządzenie, w cudzysłowie, życia tym dzieciom, dom, opiekę, jedzenie, wszystko, czego potrzebowali. Potem szedł dalej, spotkał kobietę porzuconą, zbitą, skatowaną, która nie wiedziała, co ze sobą zrobić. Pomógł jej, leczył ją. Później spotkał trędowatych, próbował ich ratować i leczyć. Wszystkie pieniądze na to przeznaczył. Jak przyszedł do Betlejem, to tam już nikogo nie było, a on przyszedł chory, stary, połamany i bez żadnych darów dla dzieciątka. Ale wtedy Pan Bóg do niego przemówił i powiedział: jesteś zbawiony. Czy on nie był prawdziwym świadkiem narodzin Jezusa? Oczywiście, to on wypełnił to, co Pan Jezus powiedział: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili, jak najbardziej. To jest piękna legenda, piękny przekaz, i on jak najbardziej realizował ideały tego, co Chrystus mówił. Natomiast w tym przekazie mędrców mamy historię, która się wydarzyła, która też jest bardzo, bardzo pouczająca. No jest jeszcze jedna legenda, że kiedy z Betlejem będzie Józef udawał się do Egiptu, prowadząc ze sobą Maryję Chrystusa, to na swojej drodze spotkają zbójników, którzy chcąc, by świadectwo o ich nieprawościach nie wyszło na jaw dzienny, zawsze, zazwyczaj zabijali tych, na których napadali. I w tym momencie, kiedy jeden z tych z rozbójników pochylił się nad dzieciątką, spojrzał w jego twarz, to powiedział, że gdyby Bóg istniał i przyszedł na ten świat, to musiałby wyglądać tak pięknie jak to dzieciątko. To było pierwsze spotkanie. Drugie spotkanie tego człowieka z Chrystusem nastąpiło, kiedy wisiał po prawicy krzyża, ten tak zwany mądry łotr. I dlatego Chrystus mówi: dzisiaj będziesz ze mną w raju. Czyli jak gdyby ta historia kończy się, jest to nawiązanie do tego, co mówiliśmy, że my dokładnie nie wiemy, co z tymi ludźmi się stało. To Boże Narodzenie w każdym
i we wszystkim, co uczestniczy, odcisnęło swoje zbawcze piętno. A do tego, co mówił ksiądz Piotr, ja bym zaryzykował, skoro już mówimy o tych pewnych paradoksach, to może cały paradoks Bożego Narodzenia polega na tym, że choć bardzo nie chcemy, ze wszystkich sił bronimy się, to co roku wypadałoby naszą dzisiejszą rzeczywistość wpisać w to Boże Narodzenie. I czy mamy na tyle siły, by to zrobić? Tak, tak sobie pomyślałem nawet, że cały świat zachodni stosuje kalendarz, który wywodzi się właśnie od Bożego Narodzenia, prawda? Nawet osoby, które nie wierzą, że Chrystus był Bogiem, większość z nich taki stosuje kalendarz, chcąc, nie chcąc, byśmy powiedzieli. Choć oczywiście ciągle aktualne pozostaje powiedzenie Mickiewicza, o ile dobrze zacytuję, po cóż się Chrystus narodził w betlejemskim żłobie, skoro nie narodził się w tobie. To, co my w tej chwili robimy, tak mi teraz przyszło do głowy, jest czymś, co powinno się właściwie dziać każdego dnia, a co jest, co zadziało się już wtedy w Betlejem. Mianowicie my rozmawiamy i ta rozmowa wynika z pewnego zadziwienia i chęci zrozumienia, zgłębienia. I pytamy też o rezultaty, skutki tego, co stało się i co było ogłaszane jako Boże działanie. Mianowicie my rozmawiamy, szukamy. Pomyślałem sobie, że byłoby pięknie, gdyby we współczesnym świecie święta Bożego Narodzenia pobudziły człowieka do myślenia, do zadziwienia, najpierw zadziwienia, potem myślenia i do rozmowy pomiędzy nami w taki sposób, żebyśmy starali się dostrzegać tego Boga przychodzącego, wychodzącego człowiekowi naprzeciw, który ograniczył samego siebie w relacji z człowiekiem, żeby nie zaszkodzić w żaden sposób człowiekowi, ale żeby przychodząc do niego, mówić do niego w najbliższy, najbardziej komunikatywny sposób, jak tylko to możliwe, żeby pomóc mu odnaleźć swoje miejsce przy Bogu, także tym wielkim wszechmogącym, i by pójść jego drogą. Także bardzo byłoby to potrzebne, żeby idąc za takim Chrystusem, uniżającym się, współczującym, żeby poszli na przykład, przepraszam, rządzący, a właśnie nie przepraszam, żeby poszli rządzący na wszystkich możliwych poziomach, we wszystkich możliwych instytucjach, sferach życia społecznego, kościelnego. Żebyśmy, no właśnie, nawet nawiązując do tych pięknych legend, które przypomnieli tutaj bracia, pani redaktor, przepraszam, bracia, ale pani redaktor przede wszystkim też wcześniej, żeby ten duch takiego wyjścia do drugiego, rozmowy, zadziwienia, pobudził nas do innego spojrzenia na siebie, na zadania, które mamy, na świat. Myślę, że to byłoby chyba bardzo, bardzo istotne, ważne z mojego punktu widzenia. Jestem za. Kiedy byłam w Izraelu, byłam kilkakrotnie, ale kiedy byłam pierwszy raz w Izraelu, pojechałam między innymi do Betlejem, żeby nagrać rozmowę w Bazylice Narodzenia Pańskiego z franciszkaninem z kustodii Ziemi Świętej. I wtedy usłyszałam to w kontekście naszej rozmowy, pytań, które nas niepokoją w pewnym sensie, które ciekawią, chcemy je zadawać, chcemy usłyszeć odpowiedzi. I wtedy usłyszałam, dopóki wszyscy chrześcijanie będą w noc wigilijną śpiewać kolędę Bóg się rodzi, będą wspólnotą, ale muszą rozumieć przesłanie pieśni Franciszka Karpińskiego. To piękne, co powiedział wówczas ten ksiądz franciszkanin. Ale dodajmy do tego, że jeżeli chrześcijanie chcą zajrzeć w Boże Narodzenie, będąc tam w Betlejem, szczególnie co widoczne, to zawsze muszą stanąć na kolanach. To miejsce otoczone srebrną gwiazdą z tą szybką, gdzie można zajrzeć, spojrzeć na tą skałę, na którym stał żłobek, stał Chrystus, zmusza nas do tego, żebyśmy stanęli na kolanach w całym naszym potężnym człowieczeństwie
A jeszcze wcześniej, wchodząc do bazyliki, trzeba się nieźle pochylić, bo to jest bardzo małe wejście. Tak, i ono jest celowo takie małe. Ja dopytywałam, dlaczego jest takie, po prostu, żeby nie można tam było konno wjechać, żeby się koń nie zmieścił i jeździec na tym koniu z oczywistych względów, bo różne Pani redaktor, skoro dzieje. W czasie Bożego Narodzenia zmieścił się i osiołek, zmieścił się i krówka jakaś zmieściła, to i koń by się zmieścił. Niestety, w takich świętych miejscach jedynym, który zazwyczaj się nie mieści, jest człowiek. Oj tak, ale może jeszcze należy dodać, że ta świątynia betlejemska jest jedną z najstarszych na świecie. Powstała na początku IV wieku. Zresztą to się zbiega z tym, że chrześcijanie zaczęli obchodzić, świętować narodziny Jezusa, przyjście na świat Pana, właśnie dopiero w 336 roku. Z tego roku pochodzi najstarsza wzmianka o tym świecie. To też ciekawe, dlaczego pierwsi chrześcijanie nie świętowali Bożego Narodzenia. Święto Bożego Narodzenia jest jednym z najstarszych, no tak, ale zawsze było łączone ze świętem Chrztu Pańskiego jako jedno święto Bożego Objawienia. I zapiski o Bożym Objawieniu znajdziemy od samego początku. Po prostu objawienie się Boga w małym dzieciątku i objawienie się, kiedy w momencie Chrztu Pańskiego Bóg Ojciec przemawia, Duch Święty zstępuje, Syn się chrzci, traktowano jako jeden akt Bożego Objawienia. To, co na samym początku wspomniał ksiądz Piotr, Słowo stało się ciałem, to akcentowano. Objawienie się Boga w pełni dla człowieka. Tak, wszystko świętowano wtedy naraz, również pokłon trzech króli, prawda, który dzisiaj tak. U nas nazywamy Epifanią, objawieniem, a czasem jeszcze dodawano i pierwsze cuda, na przykład rozmnożenie chleba, i każdy z tych wydarzeń było jakimś objawieniem się poszczególnym grupom ludzi. Natomiast jest prawdą, że z biegiem czasu rozdzielono te święta i tutaj najpierw umieszczono je w przesileniu zimowym, czyli wtedy, kiedy noc jest najdłuższa, dzień najkrótszy, ale kiedy słońce w końcu zaczyna zwyciężać, to dzień słońca niezwyciężonego u Rzymian, i postanowiono trochę ten czas ochrzcić, stosując święto chrześcijańskie. Ale trzeba powiedzieć, że my dokładnie nie wiemy, w jakiej porze roku narodził się Chrystus. Są niektórzy teologowie, historycy, którzy mówią, że Chrystus narodził się wtedy, kiedy było ciepło, kiedy nie była pora zimowa, no bo właśnie pasterze trzymali straż nocną nad bydłem, które było na zewnątrz. I chociaż ziemi świętej zimy nie są tak srogie jak u nas, to jednak tam w górach, Betlejem leży w górach. To jest jednak 800 metrów, 700 nad poziomem morza, to mogło być już zimno. Więc są takie niektóre przekazy, że urodził się wtedy w okolicach, gdzie święta Paschy. Ale to jest hipoteza, to jest teoria, my tego nie wiemy. To są zupełnie dodatki. Kiedy świętujemy, o jakiej porze, to jest data umowna. Ważne, żebyśmy razem przynajmniej duchowo świętowali. I też chyba ważne jest to, czy my tylko wspominamy święto, czy rzeczywiście świętujemy, bo na końcu właśnie do tego doszliśmy, że całość święta Bożego Narodzenia oznacza jego aktualność, aktualne świętowanie. My dzisiaj powinniśmy być w Betlejem, tym dzisiejszym, tu warszawskim, tu polskim, żeby to rzeczywiście było narodzenie się tutaj tego Pana Niebios, który się obnaża, tego bezgranicznego, który ograniczenia na siebie wkłada, tego wzgardzonego, który w tym uniżeniu swoim jest pełnym chwały. Czy to potrafimy zrobić? Uczestniczyć w tym, a nie tylko to wspominać? Ja muszę powiedzieć tak prowokacyjnie, bym w nawiązaniu do głosu braci zapytał i w nawiązaniu do głosów takich wypowiadanych w codzienności, czym są święta Bożego Narodzenia bez śniegu, bez karpia, bez wszystkich tam innych takich elementów, należałoby zapytać, a czym są święta Bożego Narodzenia bez Chrystusa? Myślę, że we współczesnym świecie także musimy o to pytać, odnosząc się do nieraz sytuacji rodzin przynależących do kościoła instytucjonalnego, do chrześcijańskich rodzin, które gdzieś tam w różnych sytuacjach są swego rodzaju kryzysie wiary, na rozdrożu. I myślę sobie, że to pytanie, czym są święta dziś,
bez Chrystusa rozumiane w tym sensie, że nie ma udziału w liturgii, nie ma udziału w nabożeństwie, nie ma chociażby przy stole przypomnienia historii bożonarodzeniowej, nie ma modlitwy, nie ma tego zatrzymania i zastanowienia, czym jest to wydarzenie dla mnie, nie ma śpiewu Bóg się rodzi i no, pytania, od którego chyba zaczęliśmy dzisiaj, czy wiemy, o czym śpiewamy, o czym mówimy. Mam wrażenie, że najwyższy czas, żebyśmy starali się w naszym myśleniu, duszpasterstwie, w naszej liturgii to pytanie, czym są dziś współcześnie święta bez Chrystusa, żebyśmy postawili. Bo to jest jakieś ciekawe wyzwanie kulturowe dla Kościoła, dla świata. Tak, i właśnie ciekawe, że to święta Bożego Narodzenia obrosły tak mocno kulturowo, o wiele bardziej niż... Nie mamy takiej trudności z ochroną religijnego wymiaru Paschy, Wielkanocy, jak właśnie z ochroną Bożego Narodzenia. Ja zawsze mówię, że przepraszam, że gdy będziemy tak sprowadzać wszystko w Bożym Narodzeniu do atmosfery rodzinnej, domowej, to zawsze będziemy mieli problem, jakiś powód do smutku, bo to ktoś zachorował, bo ktoś w ubiegłym roku umarł, bo jest jedno miejsce puste przy stole więcej, bo się pokłóciliśmy, bo nie potrafimy się pogodzić. Zawsze będzie jakaś przyczyna smutku. Natomiast jeżeli potrafimy odkryć, przeżywać właśnie słowa tej kolędy, w sensie Ewangelii o Narodzeniu Pańskim, wtedy nasze smutki będą oświetlane tym światłem i będziemy mieli siłę, żeby je rozwiązywać. Może, księże, dlatego, że znowu wracamy do tego pytania. Boże, gdzie jesteś? Patrząc na te osoby zebrane wokół choinki i wśród tych osób nie widzimy Boga. Ale czy to jest wina Boga, czy to jest wina tych osób, czy to jest wina moja, tego, który patrzy i nie widzi? No i z tą refleksją zostawmy naszych słuchaczy, ale składając życzenia na te trudne święta w czasie epidemii, czego księża chcieliby życzyć wszystkim, którzy nas słuchają? Ja bym chciał życzyć tego, o czym wcześniej mówiłem, żebym się Boga nie lękał, bo się urodził jako dzieciątko, żebym nauczył się Go dostrzegać w każdym człowieku, żebym nauczył się dostrzegać Bożą obecność wszędzie, skoro On urodził się w stajni, żeby On rozjaśnił moją ciemność, skoro urodził się w nocy i żeby był moim największym bogactwem, skoro On narodził się ubogi. Ja bym życzył, żeby w tych czasach, kiedy tak lekko narzekamy na wszystkich i na wszystko, żebyśmy wzięli wzór z Chrystusa, który w naszym domu, w naszym mieście, w naszej ojczyźnie widzi dzisiaj Betlejem i się rodzi. Nie się narodził kiedyś i gdzieś. On dzisiaj rodzi się tu dla ciebie, dla nas. Pamiętajmy o tym i pozwólmy mu narodzić się i być Bogiem wśród ludzi. Ja chciałbym życzyć wszystkim i niech mi będzie wolno sobie także takiego czytania Ewangelii Bożonarodzeniowej i odczytywania także tej śpiewanej w kolędzie Bóg się rodzi, żebyśmy się na nowo zadziwili, byli zdolni do tych dobrych zadziwień, czuli pobudzeni do myślenia, do rozmowy i do odnajdywania w tym przychodzącego Boga, do drugiego człowieka, do nas, do stworzenia całego, Boga miłości, Boga pokoju, i żeby to przemieniło nas w taki dobry sposób poprzez to, że odnajdziemy w tym świecie dobre miejsce dla siebie, dla drugiego człowieka, przy Bogu jako naszym wspólnym Panu i Zbawicielu. A ja pozwolę sobie życzyć słuchaczom klubu Ciekawych Wszystkiego, żeby tu, nie wiem kto to powiedział, ale cytuję to, co przeczytałam, żeby Wigilia nie walczyła z Bożym Narodzeniem. Życzę Państwu spokojnych, zdrowych, dobrych świąt,
wszystkim, którzy zechcieli wysłuchać naszej audycji i spotkać się z nami w ekumenicznym gronie. Jeszcze raz chcę podziękować darczyńcom, dzięki którym w dalszym ciągu możemy przekazywać ideę Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego, czyli poszukiwać odpowiedzi na pytania, na które często odpowiedzi nie znajdujemy, ale zawsze będziemy poszukiwać, skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Nasi darczyńcy to pan Michał Dudkowski, Arek Szypicyn, Iwona Zaręba, Justyna Rajewska-Majchrzak, Robert Witosławski, Marcin Krupa, Michał Dudkowski, Wojciech Kaczmarek, Marek Twardowski, Marian Myśliwiec, Grzegorz Masiejczyk. A naszymi gośćmi byli dzisiaj księża, ksiądz Piotr Gaś, duchowny luterański. Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Sławomir Pawłowski, bardzo dziękuję, duchowny katolicki. Ksiądz dr Doroteusz Sawicki, duchowny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Bardzo serdecznie dziękuję, wesołych świąt. Dziękuję. Wspaniałych, dobrych świąt. Dziękuję.